Dzień dobry i witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na Title Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No i chciałbym ogłosić, że ranking 2700 przebity. Challenge się skończył. Dzisiaj już wyszedł ranking. Ranking, mówię, filmik wyszedł na YouTube. I zaczynamy. Sorry, bo tutaj tak sobie w oku grzebię. Niektórzy mi to zarzucają. Ojej, jakie to straszne. Dzień dobry, czysty pion więcej. Cześć, 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 cześć. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Za chwilkę startujemy. No i będziemy walczyć. Zobaczymy, jak w ogóle, jakby mi się udało utrzymać 2700 po tym turnieju. No to byłbym zadowolony. Ale już teraz nie ma ciśnienia na ten ranking, więc spoko. Ważne, żeby rozegrać dobre partie, żeby nie podstawiać za szybko. Za półtorej minutki zaczynamy, zaczynamy. Więc życzę Wam dobrej zabawy i mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, w sumie to nie wiem. W sumie to nie wiem, co mogę więcej dobrego powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy. Jakieś partyjki muszą wrócić na kanał w końcu. Dużo tej gry ostatnio w wakacje było, ale to właśnie mówię. Wakacje, te gierki wlatywały. No gdyż, cóż mogę rzec. Gorąco było. Ciężko było się tutaj sprężyć do nagrywania bardzo merytorycznych rzeczy. Ale będzie, wszystko będzie na pewno. O, tak przy okazji jeszcze, no, zapytam się Was, czy jest tu jakiś specjalista od TikToków? To znaczy, chodzi mi bardziej o aspekt techniczny. Jak ktoś taki jest, bardzo bym był wdzięczny za kontakt. Potrzebuję kilku wskazówek i chętnie bym się z taką osobą skontaktował. No dobra, 10 sekund do rozpoczęcia, lecimy, bawmy się, ale też walczmy. No to go. H3 chcę zagrać. Potem tak. Jest centrum. Bierze D1. Tego typu rzeczy chodzą mi po głowie. No i przeciwnik mi się zamyślił. No tak, czeską wprowadził, zobaczcie teraz nazwiska w Title Tuesday, nie Niki. Też fajnie. Ale się namyślił. Myśli. Tak, zagrajmy, żeby mieć tu opcję. Ten pionek, tak? Chyba tak trzeba będzie zagrać. Też nie, no.
E5 też wchodzi w grę w zasadzie. Zamknę sobie wprawdzie końca, ale wybiję tu i zagram tam. Tym raczej nie wybiję według mnie. No właśnie, tutaj sobie na tego skoczka podlecimy i tego gońca będę chciał od razu hapnąć, chociaż tutaj pionka trzeba bronić. Najpierw tak, trochę wyżej. Tutaj w sumie był ruch już ciekawy. Na pewno przysparzamy przeciwnikowi trochę problemów. Ma ciaśniej w pozycji. Taki ruch to też może być posunięcie wyczekujące. Zagram tak, oczywiście on może wrócić. Zagram tak i H5 grozi. Jak tak, to tak. No oczywiście, że tak. Bicie tutaj i już pozycja będzie chyba w topa. Tutaj ok. Pytanie, czy. Nie, no weźmy tego końca. I spróbujmy zaatakować od razu. Aha, tu pionka podstawię. Może troszkę za szybko zagrałem, ale tego chyba tak łatwo nie weźmie. Weźmie. Obronię tego, tylko on zagra F6. O! Jakiś taki ruch. Dobra. To teraz biorę. Ok. No niech będzie tak, po prostu atakujmy, bo mam tutaj wejście gońcem z szachem. Tu wtrącam bicie. I tutaj chyba jest koniec. No dobrze, pierwsza partia, mamy zwycięstwo. No i jest fajnie, słuchajcie. Poszło. Co tutaj mamy? Nagrody na kanale zostały włączone. Subskrybuj, aby zdobywać nagrody. A coś tu wyskoczyło na Twitchu. Okej, słuchajcie, mamy zwycięstwo. Zamykam tę partię i skaczemy sobie do jakiejś partii, jeżeli jeszcze trwa. 2710. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli ten ranking mój teraz będzie szedł do góry, to będzie moja życiówka. 2710 to jest moja aktualna życiówka, najwyższy ranking w Blicu. Magnus Carlsen. No do 3300 jeszcze mi trochę brakuje. O, to jest kozak. Znaczy, to jest po prostu ilość zwycięstw z tymi najlepszymi. Co tutaj się dzieje? Magnus Carlsen, co bierze tutaj, weźmie tu, tam weźmie wieżę pewnie, nie? A, tutaj ładnie zbił. Nie, no to jest kozak, no co tu dużo rozmawiać. To bicie tu i powrót chyba. Nie, można zbić. Zaznaczę to posunięcie, ciekawe czy zbije. Zbił. Sorry. Nie wiem, dlaczego to tak działa. Aktualnie jest taka pozycja. No bo to sobie zaznaczam ruchy. O, jest aktualnie taka pozycja. No właśnie. No dobra. Ale fajnie by było z Carlsenem zagrać. To by było coś. Jest na to chyba szansa przy moim rankingu aktualnym. Zobaczymy, jak to sparuje niedługo. Griszczuk białymi. No tak, on lubi takie szachy. Hetman D3. Zapewne. Tak jest. Tu patrzymy, tu patrzymy. No i bitka. To jest po prostu zawodnik. Na jego partiach też się wychowywałem. Tutaj F4 grozi. No tak, tutaj już czarne nie miały co grać. Zerknijmy dalej. O, Igor Janik sobie tutaj walczy jeszcze. No ale tak, tutaj ma zwycięstwo w kieszeni. Więcej czasu na spokojnie wieżóweczka. Możliwe, że F5 wygrywa.
Sobie wtedy łapię tutaj. A ma dużo czasu, oczywiście może zagrać tak. O, podstawka, zobaczcie. Czy Igor zauważy podstawkę? Haha, jeszcze ładnie tak zagrał. To było dobre, to było dobre. Chociaż to już zabawa, wiadomo. Szparu, zobaczmy. Szpara też bardzo mocno. Szparu ma problemy, moi drodzy. Szparu ma problemy. Oj, 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 oj. Ale wychodzi tutaj. Chociaż nie, no. Jest to w topa, oczywiście, ale król wyszedł. O, tylko że to nie ma znaczenia. Niestety. No tak. Inszparu się potknął w pierwszej partii. Tu mamy kolejnego Polaka. Kacper Ugorek. To są już chyba zawodnicy mniej mi znani. Ale tutaj mamy remisik. No, utrzymać remis z arcymistrzem to zawsze miło. Coraz więcej osób gra w Titled z uwagi na CM-a, w sensie kategorie mają te CM-y. No i jest spoko. No przy dodawanym czasie tutaj się nic nie ugra. Podstawka! Kacper Ugorek podstawił. No powtarzał ruchy tak trochę bezmyślnie i tutaj arcymistrz to wykorzystał. No właśnie. Ajajaj, to musiało boleć. Jeszcze trwają jakieś partie. Przy bandowym pionku tutaj to już mamy remisik. Czarne dobrze grają, daleko wieża musi być, tak, król tutaj. Uwielbiam, wieża na wieżę, uwielbiam, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam. Ojejku! I to czarne jeszcze wygrały, nie? Cuda się dzieją. Dobra, runda numer 2. A nie, jeszcze tutaj gram z zawodnikiem z niższym rankingiem. Już myślałem, że zagram z jakimś super arcymistrzem. Okej. Tutaj przeciwnik chce zagrać. No ja wezmę tego skoczka. I koniec D6, żeby zrobić szybko, krótko. Struktury nam są już, struktury u nas są rozwalone. Dobra, robimy roszadę.
Możliwe, że tu będzie plaśnięcie. Ok, wieża. Pewnie wieża G1. On musiał zejść królem. Chodzi mi to po głowie. No tak, tutaj sobie tak pograłem, że muszę bardzo uważać. Teraz już tutaj będę chciał chlasnąć. Przeciwnik mnie uprzedził, a jakbym dał szacha najpierw i tak zagrał on tu. Okej. No takiego pionka to nie wolno. Bardziej właśnie tutaj muszę obronić. No ten pionek to już mało ważne, aczkolwiek pewnie przeciwnik będzie chciał go męczyć. Nie no, tak, końcem trzeba. Może tutaj coś postraszymy? Jakieś tu wybicie. No tak, ta linia jest groźna. Trzeba uważać. Taki ruch, taki. Mogę tak spróbować w sumie, próbować dać mata. Muszę uważać też na ten ruch. Może delikatne H6 by się przydało. Ach, sprytnie pograł. Bardzo sprytnie, bo może mi dać mata. Jak zbije hetmana, to on mi daje mata, więc ja muszę chyba wieżą tutaj, on tam. A, no tak, muszę chyba. No muszę tutaj, dobra. No tak, hetman C2. Dobra, wymienić trzeba. I co to za końcówka? Próbujemy chyba wymienić to wszystko. Taki ruch już grozi. Zagrajmy. Dobra, on ustawia pionki na czarnych polach. A tu jest szach. Tak. Dobra, przeciwną stronę. Lekko nie będzie, tak powiem. Nawet będzie bardzo trudno. Skoczek możliwe, że to ma więcej pól do... No ma zawsze tu przełom jeszcze jakiś, zawsze tutaj ten słaby pionek jest, więc spróbuję królem po prostu tędy przejść. Tak, wymuszę pewnie A4, a jednak nie. Dobra, wracam. Okej. Tak. I tu? Czy tu? Dobra, tak spróbuję. Nie będę próbował grać niesymetrycznie. A szach jest. Ok, mam na szczęście też tego pionka. Tu pionek wisi. Tak. No tak. Myślę, że mój goniec teraz ma więcej do powiedzenia. Tu chcę zagrać.
Przeciwnik na to nie pozwala i to jest mądre. Pytanie czy nie, tak nie mogę. No dobra, niech będzie jakieś dalekie odejście, zawsze tak i tak mogę spróbować. Król jest centralizowany, szach i tak, dobra. Skoczek jego będzie musiał się ruszać teraz. Pionek do przodu w sumie. Im wyżej chyba, tym lepiej. Tu próbujesz. Tak. No właśnie. Tu bicie. Ja będę musiał oddać pionka. Jeszcze. Tu. Właśnie, to jest niebezpieczne. Czekajcie, to dobra, muszę tak chyba. Tak, tu skoczek jest niestety. O, źle. Na 7 powinienem. Dobra, walczę o remis teraz. A, i szach jest, dobra, mamy remis. Okay. No, cóż mogę powiedzieć, no, jestem zadowolony z tego remisu. Mogło być gorzej. Jest okej, okay. Remisik to nie jest nic złego. No dobra, no, po prostu, 1,5 na 2, spoko. I czekamy sobie na kolejnego gracza. Ale zobaczcie, już ten ranking spada, nie? Przy remisie minus 5 oczek. Dobra, wiem, nie patrzę na oczka, ale spada, tak. Co tutaj mamy? Tu mamy remis. Kurczę, nieźle. Nieźle tutaj nasz polski FM sobie poczynia. Co ja powiedziałem? Poczyna. Trzeba uważać na czas. No a tutaj arcymistrz jeszcze próbuje, ale to już mówię. Wygląda, jakby białe chciały wygrać. Remisik. Jeszcze z wyższej półki partia. Czarne mają wygraną. No właśnie, to jest rzeźbienie, nie? W hetmanówce jeszcze z pionkiem. Tutaj był szach i koniec gry. Łatwo się mówi, jak się patrzy obok. No i tutaj szach. Dobra, trzecia runda przed nami. Kolejny mistrz krajowy. A jakbym zbił tutaj, ty mnie zbijesz tu, ja tu, ty tu, ja pójdę tam.
Skoczek tu. Zaryzykować czy nie zaryzykować? Tutaj, hetman. Ha, tam jest jeszcze ruch. No nie, to raczej nie wchodzi w grę chyba. Mało, za bardzo mi się to chyba nie podobało. Choć było kuszące, nie powiem. Co E5? E5. E5 to tutaj skoczkiem, bo tam na H6 wisi. Jeszcze wieża C1 jest dobrym posunięciem. Też kiedyś pamiętam, analizowałem partię, to ten ruch mi się bardzo rzucał w oczy. Kasparow kiedyś tak grywał. Dzień dobry, witam cię serdecznie. To tutaj wskakujemy. No i możliwe, że tam hetman zawędruje. No, któż to wie? To tutaj trzeba wybić to. Nic nie trzeba wybijać. Nie, no można wybić. Weźmiesz mi skoczka, nie? Nie, hetman tam nie wejdzie. Co ja zrobiłem? Z Magnusem nie miałem okazji zagrać. Z Hikaru w Tajdle też nie miałem okazji zagrać, ale grałem z Hikaru grałem w Arena Kings chyba kiedyś. A z Magnusem miałem okazję zagrać kiedyś Buleta. Dwa razy. Tak. Taki ruch mi się narzuca. Ten pionek A2 to nieistotny teraz. Trzeba tam się wbić. Już tu trzeba bardzo uważać jeszcze. Hetman niby weźmie, potem tu będzie wisieć. Nie no, tak grajmy. Aha, ty to weźmiesz. Będę musiał tym zbić stępem. Bo pionek będzie miał problem. Dobra, wezmę to. No to chyba nie jest tutaj tak wesoło, jak mi się wydaje. Będzie tak. No co zagrasz tu? Zaczyna mi się to powoli nie podobać. Przyjdę królem. Jeszcze sobie ucieknijmy i zagram z powrotem, tak? Zmuszę cię chyba do wybicia. Teraz to możesz wybić, no właśnie, w tym rzecz. Że teraz możesz. Bez jakichś tam konsekwencji większych. Właśnie. Otworzyć grę. No to nie jest łatwa poza, bym powiedział nawet, że jest bardzo trudna. Tam na szacha trzeba uważać, albo królem tu, albo wieżą. Hetman będzie chciał się wymienić na pewno. A jak będzie wieżówka, to będzie ciężko. No muszę tak, hetmany się wymienią. A nie, on próbuje innych sztuczek. To niech będzie tak. Chcę ewentualnie tu zagrać hetman tu, to tam. A też obrona. Szczerze mówiąc, na to liczyłem. To też widziałem.
Tak, jeżeli e5, to po prostu zbijam. A, tu się obroniłeś. Dobra, no ale jeden pion odzyskany. 2, 4, 5, 2, 4, 6. No tak, ok. No pionek mniej, ale tutaj... No właśnie. Tutaj może być różnie. Jeszcze raz tak. Dobra, powrót. On po prostu stoi w miejscu. O, teraz tak. Właśnie, tylko pytanie, co dalej, nie? Bo tutaj ciężko coś ugryźć przeciwnika. Jeszcze raz tak. To tak może tym razem. Tam miałem jakąś koncepcję, ale coś mi wyszło z głowy. Ups. No dobra. Walka o remis. Walka o remis, niestety. O kurczę, to jeszcze gorzej. To mnie masz. Kurka wodna, ale się dałem porobić. Dobra. Trzeba się uczciwie poddać. No właśnie, no i tak to właśnie jest. Oj, jakoś miękko, za miękko, Krzysztof. Coś tu nie wyszło mi tak, jak trzeba. Co tu było nie tak? Zerknę po prostu, gdzie te błędy się pojawiły. Tak jakoś mi skrobną te pionki. A właśnie, zerknę, czy to poświęcenie tutaj było całkiem ok, czy nie było. Nie było. No tutaj było spoko. Hetman H5, szybciej trzeba było grać i straszyć przeciwnika. Znaczy no trzeba było, no to silnik mówi, co nie? No tak, tutaj się troszkę pomyliłem, goniec B1 z tej strony mimo wszystko, żeby hetman miał tam przestrzeń. No tak, ale nie, no tutaj po prostu coś zlamiłem. F4 w ogóle ciekawy ruch, wow. Teraz jest mniej więcej równa, teraz... Skoczkiem źle zagrałem. No i powolutku przeciwnik tutaj łapał jednak tę przewagę. No tak, to jest poniżej minus 2,5. Niestety. W ogóle te D4 jest złe dla niego. Jest równa. Ja tam chyba miałem jakąś szansę. Wiem, sorry, że tak szybko przestawiam. No właśnie. Nie zdążyłem. Ok. Kolejna partia. Trzeba walczyć.
Taki ruch chcę zagrać. Skoczek C4, to plaśnięcie jest tutaj. Tak, to tak. I przez F6 czy F5. Tu teraz tak zagram. Jest taki ruch w sumie jest. F6 chyba. On atakuje od razu, widać, że chce mnie tutaj ukarać bardzo szybko. To jest chyba dobry ruch z jego strony. F5. F6 zagrajmy. Raczej powinien zbić. Zbijmy gońcem, żeby tutaj rachunki wyrównać. No tak, i on będzie chciał mnie napierać tu na skrzydle hetmańskim, królewskim. Zrobi roszadę, jasne. Postraszmy wieżą. Też taki ruch będzie fajny w pewnym momencie. Hetman F6, skoczek G7 i będziemy chyba żyć. Tu poblokowane. Wydaje się, że jest dobrze. W ogóle, aha, grozi taki ruch i taki. No przecież. Grajmy tak od razu na tego skoczka. Możliwe, że wieża F1 zagra. No to ciekawe. Tu. No niech będzie skoczek G7 najpierw w tym układzie. Skoczek G5, bo ja wiem, taki ruch. No i pytanie dlaczego? Mądrze, mądrze. Niech będzie tak. Możliwe, że ja coś tutaj przeoczam. To spróbuję. Tam w sumie te B5 to bez sensu wyszło. Tak, jakieś takie mieć rzeczy w zanadrzu. Oj, podstawiłem, kurczę. Muszę uciekać. A tu jeszcze podstawiłem. Bierze F1 i tam będę miał widełki. Ale on to widzi. Szach. Hetman E2 ma. Hmm.
No trudna poza, no. Tutaj. No Hetman jest tu, bez sensu. Skoczek zagrał. O kurde. Mata dostaje. O, nie dał mi mata. Ojej, ale to też wtopa. Kurczę, ale pograłem. Nie no, wiecie co? To sam jestem zaskoczony, że tak łatwo przegrałem dwie partie, nie? I tak się pięknie zaczęło. Półtorej punkta na cztery. Ojejku. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Znaczy, było ostro, oczywiście, było fajnie, ale kurczę, wykończenie słabo. Jak to się potoczyło? Fajnie mi się grało, jakby przeciwnicy, no nie wiem, no każdy gra coraz lepiej, no co mówić, no tak, tutaj było tak nieco ryzykownie, ale tu dobrze komputer to ocenia, nawet lepiej dla czarnymi już teraz. Hetman B6 jakiś jest. No tak, przy większej ilości czasu pewnie takie ruchy się znajduje, no a przy mniejszej ilości, to wszystko wskazywało na to, że to powinien być koniec. Goniec B5, wow, no takiego ruchu to nie widziałem. Ten ruch już wygrywa, goniec B5. To jest wszystko na związaniach. Ajajaj. Piękne posunięcie, nie widziałem kompletnie. No i to, zobaczcie, mam minus 2,5 ponad, robię jeden ruch i przeciwnik ma plus 1,5, nie? Taka jest królewsko-indyjska właśnie. I tu powoli przeciwnik się już jakby stabilizował w tej pozycji. No tu podstawiłem oczywiście, no i trzeba było walczyć w beznadziejnej pozie. Ojejku, a dlaczego ja nie zagrałem tutaj? Zobaczcie, jaka podstawka. Sam nie widziałem. No jak się nie widzi takich rzeczy, to się po prostu przegrywa. No i jest uczciwa porażka. Przeciwnik też podstawiał, a ja tego nie widziałem. Cały czas ta taktyka. Jest plus 4 do przeciwnika. Tu myślałem, że się trochę wykaraskałem. Się okazało. No zobaczcie, tak. Końcówka ciekawa, jak oceniał silnik. O, tu już remis pokazuje. Po tym ruchu, ale trzeba dokładnie grać. Jakiś Hetman C2. Hetman C2 tutaj z remisem. No a kto tu myśli o remisie? Tak. Tu i tu wtopa. A, no właśnie, bo tego ruchu nie widziałem. Hetman C2, no tak, tu.
I tu mata podstawiłem, tak? Przeciwnik nie dał mi mata tutaj. A, znowu mi nie dał mata, patrzcie. Tu i tu nie dał mi mata na C1. To jest w topa, jak zagram tu. Hetman G4 wygrana. Tutaj i tu mat. No dobra, było gorąco. Trudno się mówi. Początek bardzo kiepski. Nic na to nie poradzę. No i ranking poleciał. 2700 poszło, papa. No ale będziemy walczyć. Dalej. Nie wiem, co jest, ale zawsze w tych turniejach jakoś tak kiepsko mi start wychodzi. Co zrobić? Dobrze, czekamy cierpliwie na kolejną rundę. Może dzisiaj nastąpiło już takie rozluźnienie, wiecie. Challenge zrobiony i już. No szachy to psychologia. To trzeba mieć opanowane, kurczę. Ale jest to dalej bardzo ciekawe. Całe życie można grać w szachy. I się nimi bawić na pewnych etapach, mieć jakieś swoje tam cele indywidualne. Tyle. Więc walczmy do końca, walczmy do końca. Półtorej punkta. Słabiutko, Krzysztof, bo początek rozegrałeś. No dobra, jest 2680. Spróbujmy wbić te 2700 tutaj. Czy to nie będą za wysokie wymagania? Sprawdźmy. Poproszę start. Poproszę, kiedy będzie start. A przypomniało mi się jeszcze, jak kiedyś zaczynałem właśnie YouTube'a i Title Tuesday grałem, to ludzie mówili: nie, no nie wrzucaj tych długich filmów, ponad dwugodzinnych, nikt tego nie będzie oglądał. A słuchajcie, to jest jedna z lepszych serii tak naprawdę i teraz bardzo dużo Polaków właśnie gra w tym turnieju, nagrywa, wrzuca. Tak to się zaczyna, no. No i fajnie. Im nas więcej, tym lepiej. Szachy trzeba promować. Lecimy, słuchajcie, czekamy szybciutko. No gdzie ta runda? Panie Czeską, zawsze tutaj jest jakaś tam przerwa po czwartej i ósmej rundzie.
cierpliwie. No i mamy. Kolejny taki mistrz krajowy, około 2400 z hakiem. No szachy mają swoją olimpiadę oddzielną. Ale tak, na tej ogólnej mogłyby się pojawić. Zgadzam się. Może tak? Ja jestem zadowolony z pozy. I roszada. Narzuca się taki ruch, ale tutaj, okej. Okay. Tak, po takim posunięciu mam taki ruch. Ale ten pionek padnie. Trochę chyba nie tak pograłem ten skoczek E5. Ten pionek zleci, tu trzeba było zasunąć najpierw, chociaż nie tam. No dobra, zobaczymy. Właśnie, pograł tu. Mogę zawsze wrócić w sumie. Tak chyba też zrobię, bo hetman to pilnuje. Już teraz trochę inaczej. No dobra, tak. I co tutaj? Jak to się uprości za bardzo. Pięć chodzi mi po głowie. Jakąś taką aktywność dobrze było znaleźć. By się wybronił z tego. No dobra, niech będzie B6. Niech ten pionek tam coś wirtualnie próbuje ugrać. Doprowadzenie tego pionka nie będzie proste. Tak, nawet można by było spróbować. Tak, tak, to widziałem. Próbujemy tutaj. Powymieniać. O, udało się. Okej. Tak. Tak,
Tak, bo chodzi o to, że jak tu, to mam tu. I tu mogę teraz spróbować zbić. Tutaj to raczej nie, bo ten pionek będzie zawsze groźny. Wybicie tu, tu, tu. Ojejku, szach jest w ogóle. Co mi nie mówicie? Kompletnie tego nie... Aha, nie ma szacha. Goniec przecież jest. Ojej. No naprawdę taktycznie słabiutko. Tam grozi. No tu, bronię po prostu. Mamy to. Uff. 2,5 na 5. Powoli się odbijamy. No i co? Puśćmy tutaj jakiegoś Polaka. Z Andrykinem. Janko Koszczyński, proszę bardzo. O, jak ciekawie. Tu coś chyba nie wyszło. No na sekundach się gra ciężko, no. Ciężko na sekundach. Czarne mają niby wygraną. Kolejny pionek leci. Nieźle. Ła. Zerknijmy na kolejnego następnego Polaka, Kacparow, czarnymi. O, na przykład takie końcówki, gdzie czarne mają chyba praktycznie wygraną, to sztuka polega na tym silnego zawodnika, że oni wygrywają takie rzeczy. Słaby gracz, tak jak ja, może jeszcze to przegrać każdym kolorem. Dużo szachów tutaj mamy, poszło F5. No właśnie, ten król trochę wędruje. Szacha nie ma. Pionka można wziąć? Wziął. No ładnie czarne pograły.
Wymiana hetmanów, no tak, ładnie. Jeszcze jedna partia tej rundy trwa. Końcówka remisowa, ale jak wiemy, wszystko się może zdarzyć. Remis. Kolejny mistrz krajowy. Dlaczego tak nie zagrałem? Dobra, tu biję. Tak może? Czy ja trochę za szybko zagrałem? No tak, mogę w sumie zbić tu, on mi zbije hetmana. Tak też mogę zagrać, on zbije tu. Zbije tu, to tam jakiś szach. No, hetmanów nie mogę wymienić. To właśnie jest to ryzyko. A tutaj. No niech będzie tak. I po prostu tak. To tu, no tak, na pionki, po prostu H5 jakieś może. Jakby tu spróbować. Aha, chcesz po prostu to wymienić. No jest to koncepcja. Dobrze, wymienię to i wymienię tu. I spróbujmy tak, po prostu grać na pionki. Jestem bez figury za dwa pionki. Trochę mało, no ale sam tego chciałem. Przeciwnik będzie próbować z tej strony. Jasne. Dobra, chwila. Muszę coś tu podziałać, bo... Ten pionek by był do wzięcia. F4. No okej, okay, uciekam, perfidnie uciekam. Może wymieni. Podejrzane znowu te moje było, te moje debiuty, podejrzane. Tak jak się gra na czujka. Spróbuję jeszcze skoczkiem pokicać. Muszę przyznać, że bardzo odważnie gra tym skoczkiem. Ja bym tutaj chyba nie zbił na jego miejscu. Odważnie i dobrze. No niech będzie tak, z groźbą taką, jeżeli zbije. Może jakieś F6, może F5. Sam zagrał taki ruch. Wróćmy.
Chociaż będzie tak, bo jak zagra tutaj ambicie. Nie widział? Może i widział. Tu pionka mogłem wziąć, nie wziąłem. Trzeba wziąć teraz. Ale ciekawa. Poza. Mówię, ten jego król jest taki podejrzany, że aż chyba naprawdę warto grać czernymi, tylko na tego piana trzeba uważać. Król C7. Czas, muszę pilnować czasu. Myślałem, że tu zagrasz. To muszę dziabnąć i wziąć pionka. Tu będziesz chciał bić, tak? Niech będzie tak. 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 Tutaj mam szacha i biorę pionka. Dobra, to tego pionka wziąłem, to żyjemy w takim układzie. I to całkiem nieźle żyjemy, tak. Tak, tutaj to już nie może być źle. Skoczek sparaliżowany, goniec, bronimy, nie ma szacha. To mogłem, nie? Okej, okay, jest zwycięstwo, jest. 3,5 na 6. Odrabiamy straty. Odrabiamy straty. 3,5 na 6. No już tutaj zerkam na jakichś super graczy. Magnus chyba skończył. Szukam polskich zawodników. Dobra, słuchajcie, pierwsza z brzegu, najsilniejsze rankingi. A to remisik, nie? Drugi z kolei. No i pionek. Prosta wygrana, prosta wygrana. Erik Hansen. No tak, to remisik.
I jeszcze tutaj jedna partia. O, proszę bardzo. Ok, mamy kolejny remis. No i czekamy na rundę numer 7. Pan z Kolumbii. To posunięcie chyba najlepsze nie jest, tak mi się wydaje, bo tam się robią, znaczy tu przede wszystkim mam skoczka, tak na logikę, może się mylę, ale raz zagrajmy tak, żeby mieć w zanadrzu już roszadę, bo to jest ważny element, żeby tę roszadę zrobić. Okej, okay, chyba trzeba będzie walnąć. Tu. Okej, okay, zbijmy to. Może H3, nie chcę mieć tu gońca. Chcę końcem tam może zagrać. Tak, może hetmanem przejść tu fajnie. Przeciwnik właśnie pozwolił na tego typu rzeczy. Po prostu zdwoić wieżę. Skoczek A7, też taki ruch istnieje. Powrót. Tak, tu. Taki ruch też jest. Puszczamy tu skoczka wtedy. No dobra, chwila. Jak my dalej chcemy to rozgrywać? Zasadzam się na pionka izolowanego. No i teraz po wybiciu, wybiciu nie ma gońca na H3, bo bicie tu. Taki ruch, nie zaszą tu. No właśnie. Dobra, ja to zbiję. On połączy pewnie pionki. Dokładnie. Może tak, a potem wrócę tu. Chociaż to też bez sensu chyba. Chociaż nie skoczek tu. Hetman coś chce mi zrobić. Tak, żebym gonił. Hetman może miał tutaj furteczkę. Takie tam manewry. To jest mądre zagranie z jego strony. Będzie. Tak i tak. Koncepcja znowu się zmienia. Wieża pilnuje. Aha, tu możesz mi zagrać. Ciutkę to przeoczyłem. Chwila, chwila, a tak nie mogę? Mogę. Nie, co ja robię w ogóle? Przecież ja będę miał mniej. O czym ja rozmawiam?
Tak. Wszystko widzi. Skubaniutki. No wlazłeś mi tu, wlazłeś. Wracam. No wiem, uciekam, uciekam. E4. Staram się tu niczego nie podstawić. Niech będzie G4 w ogóle. Oto ruch taki trochę ryzykowny chyba, ale... Tak. Bardzo możliwe, że czarne tutaj mają spoko. Dobra, tak. Tak, ja widzę, że ty chcesz mi tu po tych polach. Tutaj. No właśnie odkryłem trochę króla. Ale bierze E2. Dobra, tak. Potem tu może. Z powrotem, nie wiem, muszę pomyśleć. Nie ma czasu na myślenie. Że ma tym. On to widzi. Dobra, wymiana hetmanów. Kurczę, panikuje trochę, wiecie. I dodać mata perfidnie. A, podstawiłem. A, tu mogę wziąć remis? Nie. Kurczę, mogę remis brać. W sumie. Oj! Co ja zrobiłem? O tak, tak to jest, jak kurczę chce się wygrać na siłę, no. Mogłem tam szachować na remis. Dobra, zobaczmy tą końcówkę, jak tutaj to było.
oceniane. Brakuje mi tej mocy jakoś. Co tutaj jest? Ojejku, zobaczcie, totalna wygrana. Ale to trzeba widzieć. Szach. Ja czułem, że to jest lepiej, tylko nie potrafię znaleźć dobrych ruchów. I nie ma jak się bronić przed tym posunięciem. Dzień dobry, witam cię, Pacik. Brrr, no strasznie pograłem, no jak amator. Tutaj też jest lepsza białych minimalnie. Skoczek H5. Żeby z tej strony wejść, tu trzeba liczyć szybko wieżówkę. No mądre, mądre. No to, a to jestem ja właśnie, panika. Panika tu się zrobiła. Kurczę. A tutaj jeszcze nie jest to przegra na białych. To pokazuje na taki remisik trochę. E5 tu, aktywność króla. Ja już myślałem, że tutaj... Jejku, ale jestem głupi! Mat w trzech ruchach, patrzcie. Bierze C7, tu, tu, tu i tu. Bierze C7. Tu, tu, tu i tu. No nie, mata w trzech nie dałem. Niewiarygodne. No niewiarygodne, no. No można, słuchajcie, się wkurzyć, nie? No można się wkurzyć. Jest jakiś dramat. To jest już remis. Mogłem powtarzać na remis, no ale wiadomo, nie chciałem. Wieża D6 mógł przeciwnik zagrać. A tutaj mogłem też powtarzać na remis. Mam wygraną? Jak? Wieża tu, tu i tu. Tu i tu. Dobra, za późno. Dwa razy była wygrana. Bum. Dobra, nieważne, ale szkoda mi tej partii. Co ja zagrałem? B5? Co za beznadziejny ruch. Właśnie. Co za beznadziejny ruch. To już mnie ponosi tutaj chyba jeszcze poprzednia partia. Ja wiem. Świeża głowa, ble, 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 ble. Wszyscy to wiemy. W praktyce zawsze jest trudniej. Masz koniec D7. Masz się męczyć, jak to mówią klasycy. Idę po pionka. Dobra. Tak, bo jeszcze oddam kolejnego i będzie wtedy. No i jakiś taki ruch. Myśleć mi się już nie chce teraz. Chcesz to po prostu wymienić. No dobra, wpakuję się tu skoczkiem. Może zrobię jakieś małe zamieszanie. Tu przejdźmy. Przypilnujmy. Chcesz to wymieniać? No nie pozwolę ci. Tak, tak, tak. Jeszcze król F1 tutaj. Taktik, taktik, Krzysztof. H4, F5, tu za bardzo bym chyba chciał. A niech się przeciwnik męczy. Ach, po prostu myśleć się nie chce. A chcesz tu wymienić? No dobra, masz tak, może wymienisz tu. Wymienił. Ten pionek będzie słabością. Dokładnie, bo tu się chcesz wpakować. Muszę coś w tym stylu. Wejdziesz tu, strzałka, strzałka. Nawet bez piona można próbować to grać, tylko żeby zająć wolną linię. Czy mam się władować tu? Spróbujmy. Jak wróci, to wrócę. Najwyżej pomyślimy, co dalej. Jeszcze F5 chyba trzeba grać, żeby otworzyć linię. Trzeba teraz to zrobić. Tu w ogóle będzie ciekawie. Tak, jak zbijesz, to tak, tak, tak. Hmm.
No wystraszył się ptaszek. Nie będzie tak. Okej. Okay. Jest to zrozumiałe. Przejdziemy tu. Jakaś opcja szacha. Bierze jeden, panie. Możliwe, że tak też trzeba spróbować. Zbił. Więc wtrącimy szacha. I tutaj pole E4 jest pilnowane. Oj. Tutaj szach nic nie daje, bo tu przejdziesz. Znaczy ja mogę to zbić, nie tracę jakości, tyle że się nieco komplikuje. Może szach. Spróbujemy, że wymieni. A jak... O, wymienił, dobra. Tu atakujemy jakieś właśnie... Taki ruch by się przydał mi. A tak spróbować? No patrzcie. Dobra, wracam. Wszystko wie, jak tutaj to funkcjonuje. Okej. Okay. Robię tę wymianę. Królem muszę podejść. Pionka musi bronić cały czas. Królem podejdę. Tu zagrasz. Tak i tak. Z obroną, z atakiem. Mój skoczek nie będzie grał, ale jego król będzie przywiązany do F4. Szukam plusów. Tutaj zagrasz. Kurka wodna. Jakbyś już... Aha, bo jak on zagra tak, jest szansa na to. Tylko jeszcze tak. Z powrotem. No właśnie. Tak. Muszę to zrobić, no nie mam wyjścia. Do góry. O, źle. Źle, Krzysztofie. Dobra, tak. F4 można wrzucić. Koniec czasu, dobra. Ale tutaj, tu nie było wygranej chyba. Chociaż nie, silnik mówi minus 2. No, to, że silnik mówi, to jest jedno. No dobra, ale jest zwycięstwo. Dzisiaj ciężko idzie. 4,5. Ile partii jeszcze zostało? 3 partie jeszcze zostały. No dobra. Jak się pozycja zamyka, to nawet różnica czasu nie jest problemem, bo nie ma jak zmusić przeciwnika do większego myślenia, a w pozycjach otwartych to jest dużo łatwiejsze. No tak, zgadza się w tym wypadku na szczęście dla przeciwnika, ale się udało. Udało się. Magnus jeszcze gra. Sprawdźmy. Magnus z czarnymi. O, ciekawe.
że białe mają wygraną. Może. Kurczę, ale to trzeba mieć z Magnusem. A, na remisik gra. Spoko. Klimkoj. Nasz Klimkoj ma 6 na 7. Janek tutaj ma pozycję łupionka podstawił. Musi walczyć o remisik. Ale wszystko widzi, skubaniutki. Co to jest remis? Teraz już nie. Oj. To czarne pokazały klasę w tej pozycji. To nie byle jaki zawodnik, 2700. Ponad na żywo. Kacparow. Czekamy cierpliwie na kolejną rundkę. Mamy lidera tutaj, słuchajcie, mistrza międzynarodowego. Aha, sorry, wy nie widzicie tabelki, ja sobie tak gadam do siebie. Prowadzi mistrz międzynarodowy jakiś 8 na 8. I czekamy cierpliwie na rundkę. Tu będę musiał ustawić, słuchajcie, na czas partii tylko emotki, co nie? O, zaraz, jak się runda odpali, to emotkę sobie wstawię, bo już tu do mnie piszą na czeską, w ogóle utrudniają życie czasami.
Dobra, włączam emotki. Arcymistrz przed dami. Nie wpuścimy tu figury. Tutaj to podstawia pionka. Do oporu można zbić. Teraz grozi bicie. Hetman A4 na przykład. Skoczek będzie musiał wrócić. Będzie to przyjemna pozycja. Znaczy ona już jest przyjemna. No, arcymistrz trochę pograł tutaj nie tak, jak należy. Znaczy się przestawił ruchy i już się robią problemy. Mam nadzieję tylko, że to wykorzystam. Prawdopodobnie skoczek E4 teraz. No ale tutaj się nastawiamy właśnie na tej linii, na działanie. Długo myśli, zobaczcie. O, jest blisko. No strzałka, ty zbijesz tym, ja cię zbiję tam. Skoczek tutaj. B4 niech będzie mocniej. Koniec czasu, zwycięstwo Szachusia, no i arcymistrz, no patrząc po grze, no to nie był to jakiś arcymistrz, słuchajcie, najwyższych lotów, ale
Tytuł to tytuł, no cóż mogę powiedzieć? Zwycięstwo jest, jest dobrze. Okej, no, no i fajnie. Już z powrotem włączam czat. Magnus gra z liderem. Cóż tutaj mamy? No proszę, czarnymi gra właśnie ten mistrz międzynarodowy. Magnus ma tutaj białe. Strzelam, że taki ruch zagra. A jednak nie. Szybciej tutaj przechodzi do akcji na skrzydle. A, bo chce wymienić, grać końcówkę. Spryciula. Nie, on Magnus dobrze ocenia. Oj, dobrze ocenia pozycję. A ten, zobaczcie. Po prostu wrócił? Dziwne. Wieża D1, co on tutaj ukrył? Jakie posunięcie? A, to sprytne, sprytne, bo nie można tutaj jeszcze zbić. Nieźle. A, zobaczcie, jaka przewaga czasowa Magnusa. Pytanie, czy to wystarczy? Goniec B5, B4? Nie, tu wisi. Musi chyba goniec E1 zagrać. Chociaż nie, skoczek wejdzie tu. Gość na 4 sekundach gra. No tak, tu już wymienił. I chyba jest pewny swego. Tu teraz zagra. I koniec. Wow. I co? Pionek zasuwa. Ładnie. No, Carlsen pokonuje lidera. Ładnie, ładnie, trzeba przyznać. Taka końcóweczka niby równa, a tu się okazuje, że są problemy. Zobaczmy, jak gra. Już skończył Janek. Partie, partie, partie. Zbyszek Pakleza jeszcze walczy czarnymi. Tu wieżą trzeba było grać. A to się zawsze widzi lepiej, jak się nie gra, co nie? I remisik uratował. No proszę bardzo. Jeszcze jedna partia trwa, ostatnia tej rundy. No tak, Pacik, masz rację. O, i tutaj wymiana wież. Pionek. Jakże często jest ta końcówka. No dobra, runda numer 10 za moment. Prowadzi Magnus Carlsen 8,5 na 9.
Hikaru? Nie wiem, gdzie jest Hikaru. Mistrz międzynarodowy. Argentyna. Wiecie co? Zagram jeszcze raz. Chyba to samo. Będę musiał coś zmienić później, ale na razie po prostu będę to chyba katować. I tak mogę tak zagrać. Co ciekawe. Porusza dziebitka. O, to jest dobry ruch. O, ciekawe. Jakby tak zagrać. Przesłonić tu bicie. No to taka poza spoko. Długa roszada zaraz. Tutaj, ale otworzę końca, więc coś tu trzeba będzie. Co on tu kombinuje? Tak. Może w ogóle tak, jak tutaj, to tutaj, bo chcę gońca wyprowadzić na C5. On B4 zagra pewnie. Co ja podstawiłem? On podstawił pion. Figurę. Figurę oddał. Kompletnie nie rozumiem. A może mu się ubzdurało, że on może zagrać gońcem tutaj, co nie? Ale jest pionek F5. Moi drodzy, no. Cóż mogę powiedzieć? Miło, dziękuję bardzo. A teraz ta pozycja, no, jest równa, nie? Dobra, nie ma co patrzeć na moją grę. Słuchajcie, lecimy do najlepszych. Zerknijmy na Magnusa znowu. No ale jest zwycięstwo, jest zwycięstwo. Magnus gra kolorem czarnym. Zrobię zamiankę, żeby z perspektywy właśnie... A i tak go nazywam mistrzem świata. Żeby zobaczyć, jak tutaj to idzie. A tu wisi niby, ale po tym tak, tutaj ten. No tak, to jest cały Magnus. Jakieś czary mary wymyśli, będzie git. Hetman E3. No tutaj trzeba. Bez dwóch zdań. No białe też dobrze grają chyba tutaj. Raczej hinduski arcymistrz sobie chyba nie pozwoli. Wow, ale ruch. Fiu, fiu, fiu. Hetman A8. Piękne posunięcie. Broniące pionka i tutaj trzymające cały czas napięcie. Wymienił to szybko. Tutaj od razu szuka ataku, co nie?
H4, tu można zbić? Nie, nie można. Ale mądrze, bardzo ładnie. Kurczę, naprawdę super to ogląda. Zbije pionkiem pewnie i tam grozi po prostu bicie, więc tego pionka też nie można. Co? Poszło tak? A to jestem zaskoczony. Aha, tutaj i tutaj. Fiu, fiu, fiu. Panie, nie pogadasz. Tam grozi strzał. Nie no, widzą zawodnicy. Tu jeszcze fajny ruch jest, chociaż hetman G5. Zobaczcie znowu, jaka przewaga czasowa, nie? To jest Magnus. Centralizacja, żeby mieć jakiś tu szach. Chyba piona weźmie. A nie, tego hapnął. Proszę bardzo, żeby nie przeszkadzał. I kolejnego. No i na końcówkę z pionem więcej. Pewnie. Jakie to proste, nie? Hetman tu pójdzie. Białe powinny chyba wymienić i próbować. To też się łatwo mówi. A4. Centralizacja gońca. Kurczę, to są zawodnicy. Tutaj pilnuje, tu pilnuje. G5, A4. Czy wymiana jest korzystna? Można F6. Tu na C7 pilnuje. Szacha pewnie da. Nie, E5. A, trzyma tam po prostu pionka. I całe napięcie. F5. No, po prostu chapnął piona. G5 wszystko poblokował. Nawet tu i możliwe, że to też wygrywa. Majstersztyk. Majstersztyk. No, ogląda się to wyśmienicie. Szukam Polaka, jakiegoś tutaj najwyżej grającego. Nie widzę, może już ktoś skończył. No dobra, najwyżej rozstawieni, słuchajcie. Czyli tutaj remis. Oj, białe naprawdę ryzykownie chyba. Ja bym się nie odważył tę pionka F4 przepchać tego. Czarne mają wygraną, tylko jak? Tu chyba szło. Sprawdźmy. Sprawdźmy, gdzie była wygrana. D2. D2 tutaj i widełki. D2 wygrywało. Łatwo się widzi z boku. Znaczy ja tego nie zauważyłem, to silnik widział oczywiście, ale tak, no to szybka gra, wiadomo. Oj, tu wieżyczka na wieżyczkę, jak zwykle, tradycyjnie.
Okej. A sorry, czata wam nie włączyłem. A nie, dobrze, czat działa. To zaraz w trybie emotki będzie również. I jest ostatnia partia. Mistrz międzynarodowy, no, z rankingiem pokaźnym. No, spróbujmy. Długa i do E5. Wydaje mi się, że ruch dobry. Tak, to tak. Tu już grożą bitki. Że tu chyba nic nie ma, ale jeszcze można próbować wiązać. Jedno jest pewne, przeciwnik został zaskoczony według mnie. Patrząc po tym, ile czasu spędza na myśleniu, dokładnie. I teraz tak. Czy tu zagrać? To on odejdzie. Czy tu zagrać? No właśnie. Czy zbić skoczkiem? Skoczek bije na D4. Skoczek bije. Tam to będą wymiany. Z kolei tutaj wejście. Dobra, zbijmy to na D4. Skoczek zbije. I w sumie można to zostawić. Można zagrać tak. Ale on zagra F3. Nie, trzeba będzie walnąć. Tam skoczek zbije. Trochę się wzmocni. Ale dobra, no to będzie chyba tak, że tak powiem, równo. No, chcę nawet wymieniać w ten sposób. Okej. Dobra. Tak, tutaj chyba wielkiej filozofii nie ma w tej pozycji. Niech to będzie wymienione. I goniec C7. To zbić raczej nie może. Ja trochę pograłem pod remis, ale wolałem chyba tak, niż tam coś przegiąć. Tak, wszystko się wymieni. No wieżę wymienimy. Pytanie, czy wybić tu, zostawić jedną wieżę. Dobra. Pytanie jest takie, trzeba tutaj chyba tak scentralizować króla. Kurczę, to jest dobry ruch. Tak. Dobra, nie mam wyjścia. Muszę chyba w ten sposób grać. Na F4. Ja sobie tu zagram. Zbiję. Ja zbiję tam. I król do centrum. Jakiś C4 chyba trzeba też rzucić. C4 wrzucam koniecznie na białym polu, żeby goniec miał tam opcję zaczepki. Kanieczna, jak to mówią. Gdzie skoczek wejdzie? Wejdziemy do centrum. Szach do centrum.
Bicie to tu, to też fajnie. A, to nawet tutaj, 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 tutaj i tu i będzie wygrana. Oho. Chociaż on tak jeszcze może zagrać. A to ja wtedy tu, tu. Tu jest szach, tak. Okej. Ja mam. O, zbił, no właśnie. Aj, tego nie widziałem. Ładnie pograł. Pytanie, czy ja tego skoczka jestem w stanie złapać. Dobra, pionka chyba muszę wziąć. Łapiemy skoczka. Tutaj. No, przecież on tędy wychodzi, ale ja jestem po prostu burak, nie? Szach. Tu. Tu. Obawiam się, żeby on mi tutaj czegoś nie chciał złapać, właśnie. Tak. Pionka trzeba bić. Tak, on tu zagra, nie? No i tak. Tak, aha, tu pójdzie. Kurczę. A dobra, jeszcze nic straconego. Nie, straconego. O kurczę, iść tu. Tu, 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 tu. Szczerze mówiąc, nie wiem, idę tędy. Ojejku, dobra, po pionki muszę zasuwać. Masakra. Dobra, wygrać to mogę tylko ja. Kurczę, w kotka i myszkę się ze mną bawi. Nie mam wygranej. Właśnie cały czas nie mam wygranej. To nawet królem może podejść. No remis. Dobra, z remisu trzeba być zadowolonym. 7 punkcików leciało. Jestem ciekawy, czy ja mam tu wygraną. Na pewno była końcówka wygrana. Dobra, zobaczmy tak. Na razie tak. Tutaj jest trochę lepsza czarnych. Tutaj, tutaj. Ale on musiał naprawdę się nagimnastykować, żeby się wybronić. Tutaj, tutaj. Król B4 po prostu każe grać. To jest cały czas remisowa, niewiarygodne. Silnik mówi remis. Możliwe, że coś takiego tutaj przejść tędy. No, ciężko powiedzieć. Aktywność króla też ważna. Tak. Tak, król C2. A, tutaj nawet remisowało bicie. No ale to wiadomo, się łatwo mówi. Tutaj król D4, dobrze. I pytanie, czy to wygrywa? Tak. Idę tu. Aha, tu.
Magnus II. Kacparow III, gratulacje. Tak. Tu i nie, to będzie remis. A jednak, kurczę, patrzcie, myślałem, że on tu wygrano, się okazuje, że... Co można grać? F5 lepsze. No to dokładnie trzeba było grać. Skoczek tu na razie jest dobrze. Tak. Król F1, wszystko się zgadza. Król F2. No tak, słuchajcie, tutaj remis. Ładnie się wybronił tym skoczkiem. Klasyka. Dobra, fajnie. Dobra, mamy 7 punktów. A sorry. Już tutaj, bo tak, emotki, wybaczcie. Zaczęło się fatalnie, końcówka wyszła pięknie. No i spoko. 7 punkcików. Najgorzej chyba nie jest. Także rewelacja. Może nie z gry, ale z punktów. Dzięki serdeczne.